Witam Państwa serdecznie na dalszy ciąg. Zapraszam książkę Wam przeczytałam, mojego życia i naszych przygód, doświadczeń w naszym życiu, w naszej rodzinie. Przede wszystkim chodzi o mnie tutaj i o moje dzieci, potem wnuki. Za kurtyną tętni życiem. Trwa to do dzisiaj, to jest, to istnieje. Jak widzicie dzisiaj w towarzystwie, w pięknym towarzystwie, to jest orgonit, dobrze widzicie, jest transparent, przezroczysty. W środku są kryształy z tej góry El Mont Go. I właśnie gorące hobby stało się Petera. On te Simone razem robią. Wygląda cudownie. I właśnie żeśmy się już dowiedzieli, mamy informację, że właśnie te transparenty, przezroczyste, czyste orgonity z kryształami, jest ten kupfer, że ma wielkie działanie, wydaje wielkie energie, chodzi o człowieka, oczyszcza pomieszczenia. I przede wszystkim jestem zaskoczona też, że powiedział Rafael Vezus Oeris właśnie, bo to było spotkanie, żeśmy o tym rozmawiali, bo dokładnie chciałam wiedzieć. I przekazali, że orgonity, w którym właśnie się robi, czy produkuje i dodaje się kolory, jakieś tam błyszczki, że po prostu to jakby hamuje działanie orgonitu. Że ten orgonit już nie ma takiej siły, jak właśnie musi być przezroczysty i w tym, co jest, to jest, ale bez dodatków właśnie, bo to są chemiczne już sprawy i dlatego ciekawa informacja była. I Peta właśnie robi orgonity, to jest kształt, to jest jak portal, który ja mam tutaj właśnie, portal do Ojca i wyglądają tak uniwersa, i dlatego w tym kształcie. Można to używać jako dekorację na stole, można jakiś kwiatek sobie postawić, można postawić sobie gdzieś na meblu, tak? Mówię Wam, że jest bardzo uroczy przede wszystkim. I Peta właśnie zaproponował, żebym przedstawiła i kto ma ochotę zamówić, zamawiajcie na maila, wysyłajcie mi maila, ja Wam wyślę informacje. Co do kosztów, koszt znamy też i to było potwierdzone, bo ja zawsze się pytam, na jaką wysokość, ile, jaką ma wartość i to jest przecudowna rzecz. Właśnie, tym bardziej się cieszymy, że chodziło o tą przezroczystość, o tą, tak ma wyglądać orgonit, chodzi o tą masę. Także i przede wszystkim własnoręcznie Peta zbiera, chodzi na górę El Mont Go, zbiera kryształki, te małe i tutaj właśnie są w orgonicie i to nawet wzmacnia energetycznie właśnie ten orgonit. Także kochani, jeżeli ktoś chce zamówić, to piszcie mi na maila, ja przekażę Peterowi i on będzie dla Was to tworzył. Jeżeli ktoś chce powiesić na ścianie, to można tu też właśnie, on wtedy przygotuje otwór, będzie, że można sobie powiesić też jako dekorację, ale właśnie powiązana dekoracja z takim działaniem jest niesamowita. Ja tutaj trzymam ten orgonit w ręce, to normalnie ręce mnie nie parzą, ale czuję taką aż mrowienie w rękach, nie? Także cudowna sprawa i także zapraszam Was, to jest ciekawostka, żebyście nie mówili, że Gracjana robi na wszystkim interesy. I to, co Gracjana Wam proponuje, to jest wszystko ręczna robota, to jest wszystko z poświęceniem czasu i na to to wygląda, tak? Dobrze, kochani, to są pomysły, te pomysły dostaje się tak samo odgórnie. Jeżeli ktoś coś tworzy, no to stamtąd. Teraz oddaję się całkowicie
tutaj historii, którą Wam przekazuję. Ostatnio zakończyliśmy właśnie na historii najmłodszej naszej córki, Sara, która zaczęła się rozwijać telepatyczne rozmowy ze zwierzętami. I to nie chodzi tylko o kotka, to potem były psy, konie. I odbierała to bardzo jasno i mówiła, jakie tony głosu mają. Słyszała albo męski głos, albo dziecięcy głos, albo dziewczęcy głos. Także potrafiła wszystko opisać, te przekazy przekazywała, potwierdzało się we wszystkim. Zwierzęta się skarżyły, jakieś tam bolączki, jakie miały, czy o to, czy o tamto. I właściciele właśnie potwierdzali to, tak. Także jej rozwój właśnie, tak już powiedziałam, uderzył się w negatywnie przeciwko niej, dlatego że zaczęły się u niej pojawiać stany lękowe. Zaczęła się bać tego, co odbiera. Nie tylko o te informacje chodzi, tylko zaczęła się bać otoczenia, jeżeli się właśnie rozejdzie, co ona robi, co ona przekazuje i odbiera, że będzie właśnie do, jak to się mówi, że będzie atakowana, wyśmiewana, a w tym jak młoda dziewczynka, tak, 10 lat, 11 lat, także potem jeszcze była przed tym przeskokiem jako młodzieńcze, jak to są takie czasy ciężkie, które przechodzą nasze dzieci. I ona nie miała w sobie agresji, ona miała więcej w sobie strach, zaczął się rozwijać, tak? Tak jak mówiłam, musiałam kombinować, żeby w Niemczech Jugendamt, nie, to jest ci, co tam zaglądają do dzieci, czy ta opieka społeczna, czy jak to się nazywa, nie wiem, co odbierają też rodzinom dzieci. I musiałam być bardzo ostrożna, bo gdyby zaczęli się dowiadywać, dlaczego musiałam jeden rok ją zabrać ze szkoły, żeby z nią w domu pracować, żeby znowu ją postawić na nogi, żeby powróciła do swojego ja, jako Sara, do radosnego dziecka. Tak, i wtedy właśnie z psychologami nie dało rady, odmawiała. Chciałam ją właśnie, jak mówiłam, pod hipnozę u jednego lekarza poddać, ale on tam mi zaczął, że będzie tam jej dawać jakieś tam rozkazy, to jest manipulacja. To ja jeszcze wtedy, ja pracowałam z transem, ale nie robiłam głębokich hipnoz, nie byłam do tego jeszcze przygotowana. Ja byłam też na etapie rozwoju tego, co ja robiłam. A jeszcze jak chodzi o własne dziecko, no to człowiek jest wtedy jeszcze więcej ostrożniejszy, tak? Lekko z dystansem. Musiałam szukać innych metod, żeby jej pomóc. I jeszcze w tym właśnie te myśli, jak dojdzie do tego Jugendamtu, będą sprawdzani, będą chcieli lekarskie jakieś zaświadczenia, o co tu chodzi, dlaczego do szkoły nie, bo to wiecie, jak to w Niemczech jest, kto żyje, to wie. Tam są same tylko reguły, no w innych krajach się pozmieniało, tu w Hiszpanii jest to jest inaczej, ja rozmawiam teraz tam właśnie o Niemczech i sobie myślę, że jak się dowiedzą, że ona ma jakieś stany lękowe, będą się dowiadywali, o co tu chodzi, jak coś wypłynie, że ona telepatycznie rozmawia ze zwierzętami, uznają ją za wariatkę, odbiorą mi dziecko, wsadzą do psychiatry, będą ładować właśnie psychotropami i tak dalej. I to jako rodzic, to jest w takim stanie, to jest dramat, tak? Tutaj patrzy się na własną córkę, ona nie wychodzi już z domu, boi się wszystkiego, żeśmy organizowali, bo miałam klientów, którzy organizowali koncerty, tak? Tak jak coś podobne do Szukam Talentu. Chodzi o piosenkarzy i żeśmy właśnie byli zapraszani tam też do VIP. No i ona też odmawiała, także musiałam ze wszystkimi przekonaniami, żeby ją wyrwać w inny świat, w inne otoczenie. No to było tak tragicznie, to trwało parę dni, a potem już godzinę przed odjazdem.
No to było strasznie i ona była w smutku tylko i bała się wszystkiego. W domu być, to było jej bardzo bezpieczne miejsce, ale właśnie w tym domu zaczęło się też dziać, tak jak te widzenia, odwiedziny Mikołaja, w nocy jakieś przekazy, rzeczy, których ona nie rozumiała, to się toczyło dalej, ale w tym czasie właśnie, jak ona miała ten rok pobytu w domu, gdzie pracowaliśmy bardzo intensywnie właśnie poprzez, ja ją wciągnęłam w medytację, w stany odprężenia, kładłam ją na stół, no stół do masaży, nie, co mamy, i tam właśnie energiami z nią pracowałam, że wchodziła właśnie w taki trans i z nią też pracowałam tam z tym. Ona tam miała właśnie, jak chodziła w trans, też widzenia, miała kontakty, ale to jej to dobrze robiło. I pomału się otwierała. Dobrze było, że mogliśmy rozmawiać bardzo, bardzo otwarcie o tym jej całym stanie, o tym, co się dzieje wkoło niej, tego, czego my nie widzimy i nie słyszymy, tak? Nas się nie musiała bać. Przede wszystkim wielką mentorką i do dzisiaj właśnie jest najstarsza córka Tania, za co jestem jej bardzo, bardzo wdzięczna. Ona jest nawet moją mentorką. Dodaje tyle siły, tyle radości i po prostu nawet się uczę od niej. Jej zdanie, które powiedziała, to weźcie sobie wszyscy do serca. Możesz być wszystkim, a możesz być nikim. Albo może to być wszystkim, a może być niczym. Także ta neutralność między, i właśnie ona osiągnęła ten stan, tak, że po prostu podziwiam ją, też miała swoje przejścia i jest radosną kobietą, wspaniałą matką i żoną, także i jeszcze potrafi właśnie być taką mentorką dla innych. Nie robi żadnych kursów, warsztatów czy coś, nie, chodzi o rozmowy. I wtedy właśnie ona mi była bardzo pomocna, będąc już matką właśnie z naszym wnukiem Colin, co się też tam zaczęło troszeczkę, ja zacznę później, to też dołączę do tej historii. I wyprowadzam Stefana, bo szkołę na nogach nie mieliśmy, niedaleko szkoły, także nie było dojazdów ani dla jednego, dla drugiego. I odprowadzam Stefana do szkoły. Trwało no może 15 minut, jak wróciłam do domu. Było zimno, wiecznie. No a Sara była sama w mieszkaniu. Ja otwieram drzwi, wchodzę, a ona spanikowana siedzi na podłodze w swoim pokoju. Oczy ma wyczyszczone, tak jakby w takim bezwładzie. No ja zaraz podleciałam, co się stało. I wpierw musiałam po prostu jakby ją z takiego letargu wybudzić, z tego szoku. I ona zaczęła mówić właśnie, że pod oknem, to była 9 rano, że ukazała się szara kula wpierw pod parapetem i się przesunęła, coraz, jak się przesuwała, robiła się coraz większa i potężniejsza. I ona miała w swoim pokoju szafę, garderobę w wysokości 2 metry i szerokości może 3 metry. I na tej wysokości właśnie się ta kula zatrzymała i jakby dwie belki świetliste, kula była w środku, dwie belki świetliste po bokach na wysokość tej szafy. I z tej ta kula jakby się otworzyła. I ukazała się istota, ale ta istota nie miała twarzy, żeby można było rozpoznać nic. To było w kształcie jaja między tymi świetlistymi belkami, ale od ziemi do, no właśnie, 2 metry, tak? I była w różnych odcieniach kolorów, te jakby obmalować otoczki od zewnątrz do wewnątrz i każdy był inny kolor. Czerwień, ja mam ten obraz namalowany przez nią. Obraz, bo ołówkiem mi namalowała zaraz
i mówi, że od tej istoty tylko odebrała, że wyciągnęła ręce i w tej ręce miała tablicę, mówi, wyglądała jak tablica z kamienia i były na niej właśnie jakby wyryte albo namalowane znaki, czy to litery, których ona w ogóle nie zna. I ten głos mówił bardzo spokojnie do niej. Mówi, to było jak mówi się puste wiadro, tak to odbierała z takim echem. A ona dostała szoku, była w panice i prosiła tylko, żeby to odeszło. Mówi, ona słyszała, że mówi i uspokajającym głosem mówiła i z tą tablicą jakby chciała, żeby Sara to zakodowała sobie, bo nie było tłumaczone, co to jest, tylko cały czas ta tablica była i przed oczami trzymana. Także ona nie mogła sobie z tym dać rady. To był dzień, w nocy to... Noc ma swoje prawa. Mówię, noc ma wielkie oczy. W nocy człowiek się boi dosłownie. Ja też się wystraszę, jak coś się w nocy stanie, albo własnego cienia można podskoczyć, albo przechodząc koło lustra, swoje odbicie można w górę wyskoczyć, tak? No bo tak jest, jesteśmy człowiekiem. I właśnie jak ona to wszystko mi opowiedziała i naprawdę się jąkała, w tym łapała powietrze, była zszokowana, co się stało, dlaczego to i to się staje, dlaczego do niej przychodzi ktoś, dlaczego jej pokazuje tę tablicę. 1000 pytań i 0 odpowiedzi, tak? No i wtedy, żeby to jeszcze to, co na bieżąco w pamięci ma, poprosiłam ją, żeby sobie usiadła i przy biurku i narysowała to. I ona właśnie to okno narysowała, tą ciemną kulę i potem tą kulę, i potem właśnie na tej szafie tą postać i namalowała te kolory mniej więcej, bo te kolory nie są takie jak ziemskie znamy, jak jest róż, ale ten róż to jest coś innego, jak ten, co z ołówka, z kredki znamy, tak? No i długo żeśmy rozmawiali, ja się pytałam, czy mam ja szukać odpowiedzi, kto to był. Ona się bała. Mówi, że jak ja zacznę się dowiadywać, to może znowu się powtórzyć to, tak? Także musiałam respektować mojego dziecka, jej prośbę, czy żeby jej większa krzywda się nie działa, tak? Chodziło o nią, żeby ona powróciła do normalnego życia. Były to historie właśnie, budzę się, bo od operacji, właściwie od Stefana, stanu zdrowia, od malutkiego, u nas zawsze w domu czy w mieszkaniach było zawsze drzwi wszystkie otwarte, od dzieci pokoi, od sypialni. Nie potrafiłam zamknąć drzwi, ja musiałam wszystko słyszeć, każdy oddech, każdy... I to jest, to mi było z tym dobrze i jak inni jeszcze mówili, co do sypialni, drzwi nie zamykacie. I ja mówiłem, mamy przestronne mieszkanie, ale ja muszę słyszeć każdy oddech, chodziło nawet o Szczepana. Do czego nawet dobrze potem posłużyło, budzę się... Północ, po północy i automatycznie odwracam głowę, mieliśmy duży przedpokój w literę L, tak? I w tym długim przedpokoju były też sypialnie dzieci i zwróciło coś moją uwagę, automatycznie musiałam się odwrócić w te otwarte drzwi i widzę potężną postać, ale na długo no tam te sufity, chyba 4 metry, bo to mieszkanie było kiedyś, jak to przed wojną, takie państwa mieli mieszkanie i był pokój przy kuchni dla służącej, drzwi rozsuwane, jakieś tam ornamenty w salonie. Kto ma tam trochę pojęcia, to wie, o czym ja mówię. To było 5-pokojowe mieszkanie, duże, przestronne, jasne. I właśnie tam widzę przesuwającą się postać i ta postać jakby mgła to była, z mgły. I ja się też wystraszyłam w pierwszym momencie, tak patrzę na to, bo tam myślałam, że jakiś może coś tam, jak to ze snu wyrwane, nie?
Zaczęłam się więcej przyglądać, ale nie siadłam na łóżku, ani nie wstałam, tylko z tą odwróconą głową zaglądałam tam i widzę, że to się porusza. Ta postać się porusza, się przesuwa. Ja teraz jedno tylko w głowie, tą puściłam myśl. Nie teraz, nie teraz. Ja tego nie chcę. I odwróciłam głowę. Chwilę poczekałam, spojrzałam jeszcze raz. Zniknęło, nie było tego. I właśnie ta postać się przesuwała jakby od Sary w pokoju, tam od sypialni. Tutaj w tym kierunku, a w tym kierunku było wyjście. Tam ona, dzieci mamy naprzeciwko, my mieliśmy właśnie przy wyjściu w sypialnię. Później dopiero to sobie połączyłam, czy to nie było to związane. No, Sara mówiła właśnie o nocnych odwiedzinach, że czuła, ona płakała, prosiła, bała się i mówiła, żeby to coś odeszło. Słyszała, były dwie postacie, słyszała żeńską i żeński, męski głos. Była głaskana po włosach, ktoś ją trzymał, dotykał nóg, stóp i mówi, że ma się uspokoić, że wszystko dobrze, jej nic nie będzie. Oni są przyjacielami, tak? To jakby duchowa rodzina to była, ją odwiedzała, jakby oni ją po prostu, jakby zaczął się intensywny okres kontaktów, bo w tym czasie też jej się otworzył właśnie ten portal telepatyczny do zwierząt, tak? Czy to nie miało coś z tym wspólnego? Właśnie, i ona wtedy jak mi narysowała tą postać, która się ukazała właśnie w tych kolorach, tam na tle szafy, i też narysowała tą tablicę i jak zapamiętała sobie te znaki, które były nie wszystkie, ale te, co zatrzymała w pamięci na tej tablicy, też mam to też tutaj w moich dokumentacjach. No i działy się właśnie te różne rzeczy. Jedynie co nas odwiedzali, ludzie przychodzili z małymi, mówię o małych zwierzętach. Nikt nie przyprowadził konia czy słonia do domu, tylko chodziło o małe zwierzęta. Jej wielkie pragnienie było mieć własnego kotka. Mówi, nie wie skąd to się wzięło, ale chyba od tego pierwszego kontaktu właśnie telepatycznego z kotem u tej pani pisarki, tam, która opisała właśnie tą historię. Nie cała książka jest ta historia o Sary, tylko jeden kapitel jest tam opisany właśnie o tym zdarzeniu. I jeszcze gdzie chętnie mogłam ją z domu, jak się ją wyciągnąć, zaprosić ją, to właśnie do stajni, tam do tych koni, do tej pani Senta. Santi, Senta, Santi, mamy papugę Senta. I tam właśnie jeszcze ostatnio rozmawiałam z Sarą i podziękowałam się za to. Ona wszystko pamięta. Każdy szczegół z tego, co się działo. I ja już zapomniałam te nazwy tych koni, nie? I ona mówi, mamuś, ten jeden, który właśnie nie chciał jeść jedzenia bogoszki, to jest Tristan. Ona się była w nim zakochana, bo za każdym razem ona z nim rozmawiała. To była jej taki przyjaciel. Ona była tak w tym koniu, potem tak zakochana i był koń Santiago, właśnie, który tam no, próbował zawsze rozrabiać, był takim szefem u tych innych koni i właśnie też Tristan jej o tym poinformował. No i ta właśnie ta pani Senta powiedziała, że rzeczywiście nie mogą nigdy być razem na kopel to jest na łące, bo on jego jakby chciał pokonać, on tam jest szefem, nie? No i tam z tym Santiago, z tym koniem też miała, ale bardzo rzadko, on był taki dyplomat, ten koń. Także, ale dostała też od niego informacje właśnie o tym jej mężu, który się zaszczelił. On właśnie był tam tym stalarzem, stalarz to się chyba nazywa, czy sztelarz, stalarzem, nie? Był tym właścicielem tych koni, jeźdźcem. Także dowiedziała się właśnie historii, przekazała i ta pani po prostu potwierdzała. I tam no nawet mogła sobie i na konia usiąść, po prostu troszeczkę pojeździć, były jej pierwsze takie próby właśnie usiąść na konia i poczuć to zwierzę. Także to była jedyna chyba rozrywka, która właśnie te wyjazdy tam do stajni, do koni.
gdzie nie miała tych oporów wyjścia z domu. Ją tam ciągnęło i właśnie ta przyjaźń z tym koniem Tristan. Jeszcze co do tej pani, to przed 2 albo 3 lata ta Sara mi powiedziała, że ona umarła, nie? Już jej nie ma i nawet ostatnio sprawdzała, co się stało z tą stajnią, to tam zrobili teraz taką, no, do jazdy końmi. To znaczy się, że już chyba tam nie przyjmują tych koni starych i niechcianych, tylko rozbudowali tą stajnię do jeździeckich koni. No i mówiła nawet, że ostatnio z dziećmi przejedzie się tam, to ma 60 km, tam gdzie w tej chwili mieszka, w Czarnym Lesie, nie, do tego miejsca. Mówi, ale przejedzie się kiedyś, żeby odświeżyć sobie tą właśnie te piękne, piękne wspomnienia. Dzisiaj jako dorosła kobieta i matka patrzy na tą sytuację z innej perspektywy, ale wtedy jako mała dziewczynka przeszła horror, a my razem z nią, bo no, stara się bronić swoje dziecko przed konsekwencjami, żeby ci ktoś nie zabrał, nie uznał was za wariatów, no bo co się dzieje? Matka robi hokus pokus, uzdrawia ludzi, potrafi coś przepowiedzieć, tak, takie różne rzeczy, z córką się dzieją też cuda niewidy, jakieś tam kontakty telepatyczne. Tego urzędy nie zrozumieją i ani naukowcy, ani wyuczeni ludzie wystudiowani. Ten, kto ma właśnie połączenia, otrzymuje informacje, czy coś się dzieje niezwykłego, może o tym rozmawiać, ale ci, którzy nie mają dostępu do tego, po prostu uznają ciebie za wariata. Taka jest i psychiatra, albo schizofrenia, inne rzeczy takie. I właśnie to się działo właśnie z Sarą cały rok. Tania przyjeżdżała do nas, żeśmy pracowali bardzo intensywnie. Mój mąż był załamany. Mówi, no jak teraz opuści szkołę, no to coś się, jakiś urząd się pojawi i po prostu rodzina, rozpad rodziny, tak? No ale nie stało się tak. Mieliśmy bardzo dobrą opiekę odgórnie. No i no, w jakiejś nocy tam właśnie to się działo, ten rok, mówię o tym roku, gdzie Sara dojrzewała w domu. Powracała znowuż być Sarą. Budzę się i widzę błękitne, jakby cały przedpokój był oświetlony w błękicie. I z daleka do mnie dochodzi, że Sara mnie woła. Mami, mami. Ale to było tak daleko, to wołanie, że a ja nie mogłam jakby przyjść do siebie. Widziałam to, dochodziło coś, ale jakbym takie zamroczenie było, takie jakbym coś mi wyłączało, żeby tego nie odbierać. Mój mąż nie słyszał nic. Ja jakbym zasnęła. Ja to odczułam, ja to widziałam i słyszałam, ale potem jakbym była wyłączona. Na drugi dzień wstałam, no i Sara mówi, że miała odwiedziny. Mówi, że pokój był rozświetlony błękitnym światłem. I to światło to w przedpokoju jeszcze było drzwi podpierane i ja to odebrałam. I mówi, że wołała mnie, ona się bała, wołała mnie, a ja nie przyszłam. Szczepan wstał i mówi, mamuś, Sara w nocy chyba ciebie wołała, ja słyszałem. Także, ale on mówi też, że potem, że zasnął, że też by może wstał, poleciał do siostry, tak? W pokoju obok. Nie stało się to. Mój mąż nie słyszał nic. Pita był, on tam miał sypialnię niedaleko kuchni, nie słyszał też nic. Także i znowuż następne wytłumaczanie i następne uspokajanie. Przyszła pewna noc, mnie dotknęło, ale to już będzie na wesoło. Budzę się i czuję ręka, obca ręka, tak mi obejmuje głowę i koło mnie. Ciężka, zimna. Więc ja biorę moją lewą ręką, macam tą rękę, obca ręka. Jak ja się wystraszyłam, no pierwsza ręka trupa się mówi, i chwyciłam tą rękę
i chciałam odrzucić od siebie. To była pierwsza reakcja. Jak ja tą rękę odrzuciłam, ale ta ręka była tak ciężka, to tonę ważyła. Ja tą rękę z siłą odrzucam ode mnie i ja lecę za tą ręką, spadam. Spadłam z łóżka. I co się okazało, mąż się zerwał, zrobił światło. Ja leżę, moja ręka była zimna, martwa dosłownie. Jakoś se ustawiłam tam w śnie, że no, nie było krążenia i ona była oziębła, ta ręka, i jak, bezwładna, tak? W tym czasie się obudziłam, bo czułam, że coś mi na głowie ciężkiego leży, ale to jest dziwne. Wiecie, jaka to jest dziwna sytuacja? No, w tym momencie, no to jest, człowiek się wystraszy, to jest coś, bo to jest reakcja. Później, żeby się z tego śmiali. Nie wiedziałam, że jeżeli nie ma czucia się w ręce czy w nodze, że to jest potężne, jak bierzesz, chcę wspomóc, jaka to jest potężna waga. Pierwszy raz właśnie dowiedziałam się, jaka ciężka jest ręka, jak jest bezwładna i bez zimna po prostu. No po tym zdarzeniu ja się nie boję. Naturalnie, że się boję. Boję się, wystraszy się jakichś zjawisk, które są nadprzyrodzone. Przychodzi właśnie rok, dzień. I to jest, dobrze się mi zatrzymało w głowie, bo to w urodziny mojego męża, to było 11 sierpnia. 99 to było, nie, czy 2000. 99 chyba, nie pamiętam dokładnie, ale to było w tym czasie. Całkowite zaćmienie słońca i to chyba w Europie było, nie? U nas w Niemczech to było całkowicie. I to było w południe, chyba o 2 w południe. Ja już tam spodziewaliśmy się gości, był stół przyszykowany i zaczyna się. Zapalamy światła. Odczucie tej pustki i takie beznadziejność zaczyna taka ogarniać. Zanika życie dookoła. Jest lato. Ptaki na dworze śpiewają i nagle robi się cisza. Nawet żaden samochód, a tam ta główna ulica dosyć była, żaden samochód nie jedzie. Chyba wszyscy chcieli ten moment obserwować. Życie zamiera. Odczucie było, powiem wam, takie dziwne miałam przy tym. Siedzisz, południe, lato, zaczyna się na dworze robić ciemno w nietypowym czasie i wszystkie odgłosy zamierają. Zewnętrzne, chodzi o na dworzu. Ptaka nie słyszysz nic, natura zamiera. Ja w tym momencie mówię, co się dzieje. Pierwszy raz takie coś, miałam takie przeżycie, czy być w tym właśnie to, co się tam zadziało. I z wahadełkiem se usiadłam, bo już pracowałam bardzo dobrze z wahadełkiem właśnie. I wahadełko wam tak samo przekazuje informacje. To jest telepatycznie. I pytam się, bo jeszcze wtedy o Vesiusu nie wiedziałam, dopiero tutaj w Hiszpanii zaczęło to dalej, to jest dalsza historia. Czułam, że zawsze ktoś przy mnie jest, bo widziałam te od dzieciństwa właśnie tą postać, ciągle tą samą. No i telepatycznie odbierałam właśnie informacje. I siadłam sobie przy tym stole z wahadełkiem. I to było w tym momencie, jak całkowicie czarno się zrobiło, jak słońce zostało przykryte. I przechodzi przeze mnie jedno zdanie, a biec pękno jest leben an. Po niemiecku, po polsku to jest od teraz, od tego momentu zaczyna się nowe życie. Moje wahadełko wypadło mi z ręki, ja o nie miałam, nie spodziewałam się tego zdania, ale teraz o co tu chodzi? W pierwszym momencie pomyślałam, o God, czy ja wdową zostanę? Bo tu natłok myśli, czy coś się wydarzy, chodzi wpierw o rodzinę, nie? Od tego momentu zaczyna się nowe życie.
chodzi o jakąś zmianę, tylko jak nie pomyślałam o tym właśnie, bo to do przodu, później byliśmy mądrzejsi, tak? To, co zaczęło się później dziać, to w tym momencie właśnie stało się coś energetycznie i falowo, jeżeli chodzi o planetę Ziemia. I zaczęło się wszystko właśnie zmieniać. Od tego momentu zaczęły, to już wam powiem, bo później informacje dostałam, zaczęły się zmieniać umysły ludzkie. Zaczęły się otwierać umysły ludzkie, kontakty, połączenia. Zaczęło to się wszystko rozdzielać, te zmiany. Od tego zaczęły, właśnie tam zapadały decyzje już, mówię wam, do przodu robię przeskok, wtedy później te informacje, które wszystko przychodziły, tam właśnie powstał projekt właśnie nowej gestości, zwanej Nową Ziemią. To. No potem powychodziło tam dużo historii, straszyli, końca światem, to wszystko. Ja byłam spokojna zawsze i uspokajałam ludzi, bo przylatywali do mnie, Boże, Gracjana, tutaj będzie chyba straszał, koniec świata, 2002, tam już chyba nie wiem, czy oni wyznaczony był, jeszcze nie był, nie, to później. Wszystko zawsze są krótkotrwałe terminy na zakończenie, na jakieś tam komety, nie komety, ta kometa Halley, jak to się nazywa, też przylatywała, cuda, nie wiem, no sami widzicie, przeszliście te procesy, się nic nie wydarzyło, tak? To jest tworzenie tylko paniki, ale to nikt nie tworzy panikę, jeżeli odbiera swoje własne informacje, czy informacje, które są przekazywane, to nie tworzy paniki w istocie. Tylko ci, którzy przekazują, mówią człowieka do publiki, ci tworzą chaos, lęk, strach, zamieszanie i masowa jakaś tam paranoja, jak to się mówi, tak? To jest na modzie, to się stało na modzie właśnie chyba od tamtego czasu, zaczęły się właśnie wymyślania została zasiana właśnie nienawiść na ludzkie umysły, bo to ludzie się wtedy nienawidzą, są zazdrośni, jest nienawiść, bo ja wysłuchałam i ktoś powiedział, a ty tego nie słuchasz, nie chcesz wiedzieć, a religia, to samo się robi, nie? Coś o tym. Też jest w każdej religii, każda religia sieje nienawiść. Tak, kochaj bliźniego jak ojca swego, czy jak to się mówi, a tu niestety ani ojca, ojciec nie jest kochany, ani bliźni, ani nic. No. Nie będę rozprzestrzeniać, czy tego zdania rozbudowywać. Każdy wie o tym. Zostajemy dalej przy historii. Tam, co zaczęło się dziać, właśnie historia Sary. I te, jak ja zaczęłam właśnie nawiązywać kontakt więcej i więcej i prosiłam o właśnie, żeby było zaprzestane odwiedziny mojego dziecka. Bo jej nie chcę stracić i chodzi o nią, żeby ona powróciła do życia, a nie odwrotnie. Ona nie mogła jeść, ona mi schudła. Także jeszcze paskudny czas, bo jak wiecie, szczepionki. No tam w tym czasie też szkoła wymagała. Wprowadzili jakąś szczepionkę, 5 kombi. Chyba 5 szczepionek w jednej. No i przyszedł termin do mojego lekarza, że Sara ma szczepienie. Szczęście Szczepan żadnych szczepień nie przeszedł od samego początku, jak on właśnie miał problemy z sercem i to go uchroniło od żadnej szczepionki. Nic mu się nie dostało do ciała. Ale szkoła wymagała. Poszłam z nią na tę szczepionkę. Nie dość, że ona była w złym stanie psychicznym. No to jej dołożono właśnie fizycznie. Wieczorem ona przychodzi, płacze, mówi, że całe ciało ją boli. Jak ja zobaczyłam,
Nie każdy by chciał zobaczyć stan tego dziecka, swojego dziecka. Ona wyglądała, jakby wyszła prosto z pokrzyw i ciało było jak sparzone pokrzywami. I takie były oznaki cielesne. Gorączka i ból ciała, swędzenie, pieczenie. Więc zawołałam pogotowie, przyjechał lekarz dyżurny i powiedziałam, że dzisiaj właśnie dostała Tobi tą szczepionkę. I on na mnie spojrzał, mówi, o to było serum chyba. Coś z serum było. Nieważne, zepsute, albo nie takie. To ja na drugi dzień, a za 2 tygodnie szczepionka musiała być powtórzona. Na drugi dzień poszłam do lekarza i właśnie mu mówię, że był ten dyżurny lekarz. Jaki stan, co się stało. No i że powiedział, że serum musiało być niedobre. Jak on wyskoczył za tego biurka, że on odda do sądu tego gnoja, będzie, no możecie wiedzieć, co tam się dzieje, nie? Mógł wyskoczyć, że może rzeczywiście coś szczepiące było. Nie zainteresował go stan dziecka. Nie powiedział, żebym ją przyprowadziła, że sobie obejrzy, czy coś. Absolutnie nic. Za 2 tygodnie to się uspokoiło, po 3 dniach. Po 2 tygodniach telefon, że musi być powtórka. No i on mi powiedział, absolutnie to nie było, że szczepionką nie ma nic wspólnego. Wierzyć, nie wierzyć, reakcja była. Powiedział, może coś zjadła. Nie? Poszłam, dostała powtórkę. Wieczorem ta sama sytuacja. Dodam Wam, że to było właśnie, pojechaliśmy, żeśmy zrobili w czasy na Lanzarote, to jest wyspa hiszpańska przy Afryce, tam koło Teneryfy. Już przychodziła do siebie, już robiła się fajna, już mogłam z nią iść na spacery i z pieskami chodziliśmy, zaczęła się śmiać, zaczęła jeść. Zaczęła te informacje, te kontakty właśnie z tym innym światem. Zaczęła przyjmować to przyjaźnie, nie negatywnie, zaczęła to rozumieć. No to, żeby to fajnie zakończyć, żeby mogła iść zacząć znowuż swoją szkołę, a była prymusem w szkole, tak. Marzyła być weterynarką. Dobrze, marzenia dziecięce i właśnie ten kierunek telepatii, pracy ze zwierzętami, to fajnie by było pokryte. No i lecimy na urlop, nie? Ja z mężem, Stefan, Sara, na 2 tygodnie. No i ona w samolocie siedzi, płacze, ona chce do domu. No to ten cały rok, żeśmy tam zajmowali się z nią, żeśmy tam grali w różne gry, żeby ją skoncentrować na tym, co tam robimy. Także byliśmy na Majorce, na Lanzarote, była szczęśliwa, zobaczyła coś innego. Morze, przygody i tam był park papug. Byliśmy tam właśnie, to było pierwsze nasze spotkanie z papugami i tam też był taki pokaz, te kakaduły właśnie jak na żluki, co nie potrafi, co nie robi inne papugi i tak dalej. Ale wtedy to, no patrzyłam na to i to było wszystko, nie było fascynacji, tak, absolutnie. To było dla dzieci, żeby tam poszli, żeby dzieci, tam były zdjęcia na ramionach z papugami, mają też z tamtego czasu, dobrze. Także Simone Marcus, dlatego krótko zatrzymałam kamerę, chciałam Wam pokazać właśnie po tym całym rocznym materium horroru wracania Sary do życia, jak byliśmy na Lanzarote, Wam pokażę, jak ona właśnie z papugą tam, co każdy ma, dobrze będziecie widzieli. To jest Sara właśnie i takie papugi mamy tutaj dzisiaj, ale to było to dla turystów, tak? Też, jakie moje dziecko już jest radosne, jak jest, już powróciła po prostu do życia.
No i powracamy po urlopie, wszyscy szczęśliwi, z nadzieją, wszystko będzie dobrze, życie toczy się dalej. Edukacja to jest mus, tak? Do normalnego życia. To się mówi, normalne nic nie było, bo u nas się wszystko działo inaczej, jak w niektórych typowych rodzinach. I właśnie po powrocie Sara znowuż pragnienie kota. No i rozmawia wpierw z mężem o tym, nie? No bo mamy dwa psy jamniczki, mówię o tym, a on mówi, jak przyjdzie kot do domu, bo on w życiu kota też nie miał, mówi, to ja wychodzę z walizką. Więc ja na niego spojrzałam. Ja mówię, nie ze mną. Jeżeli chcesz wyjść, to teraz bierz walizkę i idź. Z kotem nie ma to nic wspólnego. O, powrócił tam do swojego biurka. No i ja pojechałam ze znajomą i starą, pojechaliśmy właśnie bez ogłoszenia. Koty syjamskie ktoś tam miał. No i byliśmy tam, Sara była zachwycona. I ta opiekunka, właśnie jest, były cztery małe i mówi tak, te trzy już są zamówione, wszystkie miały ogony. I jedną sadza Sarę, mówi, to jest twoja. I urodziła się z krótkim ogonkiem. No i naturalnie, żeśmy tego kotka kupili. Wchodzimy do domu, mąż tylko spojrzał, bez słowa. No i potem Sara mówi, gdzie jest kotek? Go nie ma, miał się w pokoju. A mój mąż już na ramieniu z nią, z Luną, już chodzi zadowolony i już jest, wszystko jest dobrze. No i zaczęła się właśnie też telepatia z Luną. Tak by musiało być, jak akurat ten jeden kotek z tym krótkim ogonem, go nikt nie chciał, jakby czekał właśnie na Sarę. Tak się rozwinęło, no Sara poszła do szkoły, zaczęła z powrotem brać udział. Wszyscy na początku żeśmy ją autem wozili, żeby nie musiała pod miejskim podjeżdżać, bo ona już chodziła do innej szkoły, tak, no żeby te opory, ten lęk, żeby całkowicie tam zaniknął, żeby nic się nie odświeżyło. No i ta radość właśnie, że kot na nią czeka w domu, jej przyjaciółka, to była jej przyjaciółka. I ona rzeczywiście, już ona siedziała pod drzwiami, widziała, ja nie wiedziałam dokładnie, kiedy Sara wróci, autobusy to są w tom i z powrotem, jak to się mówi, nie? Raz mniej, raz więcej czekasz. A kotka, no dwie minuty przed przyjściem, ona już siadała i potem tak się stało, że ona wołała Sara, Sara. To mogą wszyscy potwierdzić, którzy właśnie przeżyli tą historię Sary i Luna. Ona wołała jej imię. Będę opowiadała dalszą historię. Ta kotka odegrała wielką, wielką rolę w dalszych przygodach odwiedzin nocnych. Chodzi o pojazd kosmiczny. To nieraz, co widziała Sara, ona widziała właśnie znowuż o wyłączaniu nas w nocy, żebyśmy nie mogli wstać, jak nas wołała. Jak ta Luna, ta kotka reagowała, zanim zaczęło to się dziać. Także to było wszystko do czegoś potrzebne. Na zakończenie wam powiem. Budzę się rano, pewnego dnia, mąż już go wcześniej nie było, był w pracy, był wtedy samodzielny. I jak wstałam, ja patrzę i nie wierzę. Moja strona, pościel, jest zaschnięta krew. Jak zaschnięta krew jest, to wygląda, jest taka rudawa, ma taki odcień rudawy i jest na poduszce, na kołdrze, na prześcieradle. Tam, gdzie ja leżałam, jakby ja się oglądam i mówię, gdzie ja krwawię, ale nie ma nic. Poleciałam do lustra, obejrzałam całe nagie ciało, nie znalazłam nic. Dzwonię do męża i pytam się, czy on gdzieś... rany gdzieś nie ma, on mówi, że nie, normalnie wstał, nie ma nic, ani palec nie ma skaleczony. Poszłam do kuchni, zrobiłam sobie kawę, zapaliłam papierosa i musiałam to wpierw przemyśleć, skąd to się wzięło. Na mnie ani śladu krwi, a cała pościel jest i ta krew już jest jakby stara, cała w plamach.
I siedziałam i jeszcze zadzwoniłam do mojej córki, do Tania, mówię, czy wybierasz się do miasta? Ja mówię, podejdź, coś ci pokażę. No i tam jeszcze zrobiłam, jak to trzeba, tam zaruszaj się po mieszkaniu, zaczynasz ten dzień. Wchodzę do sypialni, mówię, muszę ściągnąć tą pościel. Nie ma nic, wszystko znikło. A jeszcze wchodziłam, jeszcze jak piłam kawę, jeszcze raz zaglądałam. I to było coś niesamowitego, to było nienormalne, tak? Jeszcze wtedy, jak dzieci do szkoły wysłałam, jeszcze poszłam, jeszcze te plamy były. Później, jak właśnie byłam zajęta sobą, jeszcze dzwoniłam do Tani, wchodzę. Nie ma tych plam. Także jakieś zjawisko, ale już wtedy, później, co się działo, to wyglądało na to, że ja już byłam zabierana gdzieś tam i po prostu jakieś, no nie wiem, ja to widziałam jako plamy krwi, a to było wielkie, było te plamy, jakieś kropki, to były, no, jakby się ze mnie krew wylała, nie? I być może, że, nie być może, tylko potem jest, to już z późniejszych z tych dowiadowań się, że ja przynosiłam na moim ciele jeszcze coś stamtąd, że po prostu to zostało na pościeli, potem to automatycznie zniknęło, nie? Chciałam wam jeszcze opowiedzieć na zakończenie. Tam byłam też właśnie w tym czasie zabrana właśnie dwa razy, co pamiętam, urodziłam, mam gwiezdnych synów, nazywam, tak, z tym jednym z Arona, to już żeście troszeczkę słyszeli tej mojej historii. Mam kontakt raz kiedyś, ale jest. To właśnie te ciąże poza w innym wymiarze, to wam też opowiem. Jeśli słuchali już tego nagrania u Sławka, ale to nagranie już nie egzystuje, bo zlikwidował. Ja wam opowiem jeszcze raz i to nie odpowiadam na jego pytania, tylko ja mówię to od siebie, nie? I to będzie może bardziej fajnie. Tam właśnie znajoma, byliśmy zaprzyjaźnieni, ona była samotna, miała matkę w domu opieki i jechała na wczasy. Jechała na wczasy i prosiła, że w tym czasie, czy żebym raz kiedyś, no raz w tygodniu tam doglądnęła, odwiedziła tą matkę, a że jej nie znałam, tej starszej pani, ona była już bardzo, bardzo staruszką. No to pojechałyśmy tam razem, ja mówię, muszę zobaczyć, musimy chyba mnie przedstawić, jak ja przyjdę, na obca wchodzi i tam się przygląda, nie. No pojechaliśmy tam i no już tam ta pani już tak nie kontaktowała i wiadomo. No ale o to chodzi, żeby zaglądnąć, czy ma tą dobrą opiekę i po ręce pogłaskać i tak dalej, nie. Dobrze. No ta moja, ta znajoma nie miała tak, jak to się mówi, serca do rodzica, była jedynaczką, nie? Także, no podziwiałam ją w pozytywnym, że właśnie tak, no że po prostu tak rzadko zagląda do matki, tak bez nawet nie dotyka, nie nic, nie, dobrze. No i ona poleciała i ja za parę dni jadę tam, nie? No i stanęłam, przywitałam się, mówię, że jestem znajomą jej córki, głaszczę ją mi po głowie i po ręce i mówię, że jej, ona teraz, ja przyjdę ją odwiedzać, bo jej córka jest na wczasach, ona teraz nie może przyjść i ona tak słuchała mnie, ona mnie słuchała, taka staruszka, bardzo miła. No i tam to długo się nie jest, nie, bo to nie jest przyjemna atmosfera, tym bardziej to jest obcy człowiek, no ale zrobiłam to, co uczyniłam, to, co czułam, że powinnam uczynić. Wróciłam do domu. Za dwa dni odkurzam mieszkanie. I to był taki trzask, jak strzał z pistoletu przy prawym uchu u mnie. I aż powiew poczułam. Wyłączyłam odkurzacz i mówię, co to się stało? Ja myślałam wpierw, że może coś, ten odkurzacz mi nawalił i wysadziło coś, nie? I tak się przysłuchuję, chodzę po mieszkaniu i szukam przyczyny i za chwilę to samo.
trzask z pistoletu i z takim zimnym podmuchem. I ja idę do mojego męża, on siedział przy biurku, ja mówię, czy ty słyszałeś? A on mówi, co, nic. Ja mówię, ty słuchaj, to coś, ja mówię, wiesz co? I przechodzi informacja, że to chodzi o tą mamę tej znajomych. Ja mówię, ty, ta matka umiera. Ja mówię, chodź, idziemy, no bo tam do tego domu opieki. I już się ubieramy. Telefon dzwoni. Dzwoni pielęgniarka i mówi, że przed paru minutami właśnie, że ta pani odeszła. No i teraz ja mam kontakt, nie, oni się nie mogą dodzwonić do tej mojej znajomej. Dobrze, no bo trzeba powiadomić. No to ja dzwonię. Ona była też na hiszpańskiej wyspie. Leciał mi z głowy, ale od strony Portugalii. Nie odbiera w ogóle. Telefon wyłączony. No to szukam w internecie tego hotelu. Ja po hiszpańsku nie umiem, no ale trzeba się jakoś dogadać. No więc tylko mówię, że faks, że mam powiedzieć faks, ale po angielsku mi ten numer faksu dała. Więc ja napisałam, opisałam sytuację, że mama odeszła, wysłałam faks. No oni w hotelu wiedzą, do kogo, bo piszę, dla kogo mają przekazali. Więc ona dopiero późnym wieczorem mi dzwoni i mówi tak, wiesz co, ja mam w czasy, po co mam wracać, niech ją położą na lodzie. No i miałam ja to, dobrze zadzwoniłam tam, powiedziałam życzenie i od tej pory po prostu mnie odepchnęło od tej znajomej. Ja mówię, o, to już wiadomo, z kim jest do czynienia. To są te osoby milutkie, kochane, a w rzeczywistości jak przychodzi do zdarzenia, potem właśnie pokazują swoją prawdziwą, jakim jestem. I także, no, ta historia chyba należy też właśnie do tych rzeczy, które coś się dzieje, to są odzewy zaświatów, tak. No tak, mi się wydawało, że ten trzask i to ta dusza przyszła, jakby mi się może podziękować, nawet się pożegnać za to, że ja byłam i chciałam właśnie jeszcze raz ją odwiedzić. Na ten moment wam zakończę tą historię. Zatrzymujemy się w tym momencie, bo dalej będzie szło jeszcze więcej intensywnie. Także kochani, za kurtyną tęskni życie, ta kurtyna już się unosi. Namaste.